Cześć, witajcie, jestem Staraksi, no i dzisiaj już do końca oglądanie Monster High Bujok. Ostatnio Faraon w końcu wyznał swojej matce, że chce być raperem, zaczął śpiewać razem z Kati, lecz Nefera wspólnie z Talarej jakimś kryształem były w stanie odebrać im moce, zdolność do śpiewania. No i przez to teraz Faraon oraz Kati nie są w stanie śpiewać, no i oddalili się od siebie i no... Jest problem generalnie. Ale dobra, zobaczymy jak to się rozwiąza w tym odcinku. Więc czuję jakbym... No, już. ...bym utknął między młotem a... Kowadłem. A drugim młotem. Mówi, że kowadłem, już. I albo A. Zrywam ze swoją dziewczyną, a ona dostaje wielkie bogactwo, na które zasługuje. Albo B. Zostajemy razem, a ja rujnuję jej życie. Kurde, naprawdę, że on dał się tak łatwo zmanipulować na Fezę i za serio wziął do siebie to, co ona powiedziała, no to... Teraz to jest psykle, no to naprawdę, powinien być mądrzejszy. Ale bardzo ją kocham i ona kocha mnie. Zawsze powtarzam, jesteś w Bujorku, idź na żywioł! Dodaj życiu smaku. Masz rację, stary! Wielkie dzięki za rozmowę, muszę teraz to na spokojnie przetrawić. Dziękuję. W ogóle to on cię zwiedzał tutaj sprzedawcy hot dogów z tego, co wzywał. No to zna. Zawsze jakiś pomysł, niż takie myślenie tylko samemu o tym. Mały, zapłacisz mi za tego hot doga, czy jak? Muszę porozmawiać z Cleo. No okej, chyba na stacie mu zapłacił. Kati, przed chwilą śpiewałeś z radości z tym chłopakiem, a teraz nagle wszystko jest skończone? Musisz się czuć okropnie. Tak, naprawdę nie czuję niczego. Ta dziewczyna potrzebuje zdrowej dawki. Wow, ale tak jakby ona całkowicie została wyzarta z życia, że już nie ma żadnych emocji praktycznie. No okej, lecimy z grubym motywem, widzę. Witaminy muzycznej i dajesz! Mam na imię Kati Noir i kiedy śpiewam, czuję się lepiej! No w niej praktycznie już w ogóle nie ma życia. Nie może śpiewać! To tak jakby czegoś jej brakowało! Głosu! A dokładnie muzycznego głosu. Widziałam, jak Nefera daje coś do Raleigh. Założę się, że ma kryształową kometę. Ich głosy muszą być jakoś uwięzione w środku. To Raleigh może być gdziekolwiek w Bujorku. Nie, posiada głosy dwóch najbardziej utalentowanych piosenkarzy w mieście. Już wiem, gdzie ją znajdziemy. To być to będzie ta scena. To jest chyba moja ulubiona scena w tym odcinku, naprawdę. To się tutaj będzie działo. To będzie po prostu epickie. To po pierwsze, a po drugie... Mały Sidis chce pomóc. To jest właśnie to, o czym mówiłam, że Mały Sidis wcale nie jest zła. Ona jest dobrą osobą i podoba mi się naprawdę to, że twórcy przedstawili dobrze i dziewczynę z bogatej rodziny. A nie, są to durne stereotypy, jak twórcy rap i stret. Co prawda wiadomo, no, Nefera jest bogata, jest zła. No ale właśnie, oni przedstawili dwie bogate dziewczyny z dwóch różnych perspektyw. Zrobili to dobrze i naprawdę za to szanuję twórców. To jest akurat w sumie dla mnie chyba największy plus tego odcinka. A, no i jeszcze to, co się za chwilę będzie działo. To teraz będzie ogromny plus. Lepiające światła w Bloodwayu. To właśnie to! To jest ta piosenka! To przyciągnęło mnie do Bujorku! Chodźcie, dziewczyny! To jest ta piosenka. Słuchaliśmy jej niejednokrotnie w GTA 5. Teraz sobie posłuchamy w polskiej wersji. Zaczyna się za niecałą godzinę. A więc musimy działać szybko. Wspólnie krzyczy wciąż PiS albo jeszcze. Co ona powiedziała PiS? Co ona w tym momencie powiedziała PiS? Zaraz, kto tak wspierał? Ela Gawin chyba wspierała PiS? No Eli Gawin będzie chyba spodobała ta piosenka. Nie wierzę, ona powiedziała PiS. Nie wierzę. Dobra, nie, jeszcze raz. Ja chcę to całą odsłuchać, bez już robienia tutaj pauz. Światło połączyć, czuję dziś tak jak nikt przypływ nocy. Wow,
nas nie śpiewa. Chyba ładnie oszukuje. Ceremonia komety zaczyna się za niecałą godzinę. A więc musimy działać szybko. Krzyczy wciąż, bis albo jeszcze. To mój debiut. Chyba wiem, jak odzyskać kryształ. Przygotuj się na wielkie owacje. Bilet kupi na koncert, chodź. Masz przed sobą rewelację. Oto ja. Dziś szukamy całe show. Dziś szukamy show. Widzowie będą miać, gdy cię usłyszą wreszcie. A ten głosik twój jest jak koci pisk. Aż chce się wyjść. Przygotuj się na wielką ekscytację. Bilet kupi na koncert, chodź. Masz przed sobą rewelację. Oto ja. Dziś ocalę nasze show. Masz. I wiem, że kłamiesz, gadaj co sobie chcesz, lecz nie oszukasz mnie. Odejdź stąd szybko, bo scena nie dla ciebie jest. Pojmij to, nikt nie kocha sławy tak jak ja. Kocham sceniczny świat i panów oddany. Jesteś oszustką, nie jesteś Kati. Uciekaj stąd. Dobrze, kierek twych złapła. Przyjaciele pomogli mi zaraz. Kradzież się zbrodnią jest. No chyba, że potrafisz też zagrać. O, tak! Jeśli chcesz, to próbuj się, bo trzeba siąść. Lecz niepowtarzany jest mój głos. Nie umiesz być mną, jesteś raczej śmiesznym kotkiem. Przygotuj się na wielkie owacje. Bilet kupi na koncert, chodź. Masz jeszcze z tobą czas rewelacje. Oto ja, dziś ukradę całe show. Dziś ukradę show. Twórcy Lapi Stretch, udać się od twórców Monster High. Jeśli jest kiedykolwiek w tych swoich Lapi Stretch, czy jakiekolwiek piosenki dodawać śpiewane przez postacie, bo to ostatnio zrobiliście z Alex i Stef, to był jeden wielki dramat i tego się nie dało słuchać. Tutaj z kolei epicka piosenka. Gdyby nie to z, wiadomo, no, zabawką ze skąd z oglądanie tego odcinka, to musiałaby ta piosenka chyba z 5 razy jest, naprawdę. Ta piosenka jest epicka i serio stwierdzam, że w polskiej wersji mi się bardziej ta piosenka podoba. Co prawda w angielskiej wersji strasznie mi się podoba ten moment, gdy Luna śpiewa o tym, że you are Tola Ray, you should be Tola Rayer. Czyli za no, powinna być nazywana Tolaj kłamcynią. Tutaj nie było takiego nawiązania w polskiej wersji, ale bardziej mi się podoba w polskiej wersji głos Luny, jej dubbing mi się bardziej podoba. I po prostu ta piosenka ma z mojego punktu widzenia lepszy wydźwięk w polskiej wersji językowej. To jest angielska wersja językowa, też jest spoko, ale polska mi się bardziej jednak wersja podoba ostatecznie. No to akurat jestem bardziej zwolenniczką polskiego dubbingu, jeśli chodzi o Monster High. No ale ogólnie świetna, epicka piosenka. Naprawdę, za to szanuję. Straciła głos. W ogóle to mi się w tym momencie przypomina Adagio, Aria i Sonata. Mamy podobny motyw, nie? Zone za pomocą z kolei nasyjników były w stanie śpiewać, no ale potem te nasyjniki zostały zniszczone i już nie były w stanie tego robić. Nawet podobne są nazwy piosenek, bo ta ich finalna piosenka to była Welcome to the Soul, to jest z kolei Still the Soul. Więc no, nie ma za to było jakieś nawiązanie do Dashlings, do Equesta Girls, ta piosenka i w ogóle to cały motyw Stolarek właśnie. Może to było jakieś nawiązanie do Dazzlings. Nawet też jest teraz obrzucana.
śmieciami, podobnie jak Deslix. Okej, no to... Nie, serio mi się wydaje, że to chyba musiało być jakieś nawiązanie do Deslix. Oni tutaj zrobili nawiązanie do Okresa Galles, tak mi się wydaje. To było straszne! Ja na pewno staniesz największą gwiazdą na Broadway! Nie będę siedziała! W moim kolejnym wielkim celu Jersey School! Nie, jeśli wystąpi w moim broadwayowskim przeboju Księga Gorgon! No, Motius, potrzebny ci będzie agent! Jest moją księgą! Teraz tu by się nią biją. No... Na takie koncerty, były takie piosenkarki, no chodziłabym na takie koncerty, zdecydowanie. Myślę, że Luna wreszcie znalazła to, czego tak długo szukała. A my znalazłyśmy go z Katą! No, Faraona też! Musimy wrócić do mózgu. Wiecie, co mi się spodoba w tym odcinku? Zapomniałem Stolarej, to inne dziewczyny w tym odcinku, które chcą zostać gwiazdami, są naprawdę fajnie, pozytywnie przedstawione. Katy, która jest piosenkarką i... Tess jest naprawdę fajną dziewczyną. Luna, która Tess. Chciała zostać piosenkarką, chciała być sławna. No i to jest naprawdę fajna dziewczyna. Naprawdę, twórcy Monster High zupełnie inaczej przedstawiają piosenkarki, modelki i inne tego typu dziewczyny, niż twórcy Rapid Stress. Oni nie sadzą chory nienawiści wobec tych dziewczyn, wręcz przeciwnie. Naprawdę przedstawiają je fajnie. Zanim on i Cleo skończą ceremonię obietnic i już się robi. Tak, mam Siri z ma kontakty, no to macie taksówki do wyboru do koloru. Którą panie wolicie? Czekajcie! Jezus! Jadę z wami! I to sama gwizda sobie wezwać taksówkę. To jest takie nawiązanie do GTA 4. Pomimo, że nie jestem eleganckim, bogatym księciem Bujorku, to w głębi serca wiem, że Cleo i ja powinniśmy być razem. No, to powinieneś zrozumieć od samego początku, a nie słuchać Nefery. Światło wielkiej komety rozświetli niebo. Ona jako dzwonek ma tę piosenkę, nie wierzę. Ona jako dzwonek ma tę piosenkę, którą skiwała wraz z Ramzesem. Nie no, Nefera świetna, naprawdę. Jest, ma dobry gust. Czego chcesz? Jestem zajęta. Okej, nie denerwuj. Dalej tam, dalej. Widzi sobie. Jest w stanie rozmawiać przez telefon z Neferą. Nie wierzę w to. Co tu się dzieje? To naprawdę nic strasznego. Ale... Co zrobiły? No, Nefera zaraz wyjdzie prawda na jaw, że coś tutaj kombinujesz. Przepraszam. Ale zwróć uwagę na to, że znowu Nefera i jest teraz Nefera. Odwala całą brudną robotę. Ramzes nie robi kompletnie nic. Tylko Nefera całą brudną robotę odwala. Potrzebowałam tylko drobnej pomocy, żeby wmanipulować siostrę w małżeństwo z księciem. Żebym sama stała się sławna i posiadła władzę. Czy prosiła o zbyt wiele? No, biorąc pod uwagę to, jakie masz intencje, to tak. Z moralnego punktu widzenia tak. No dobrze. Który z tych czarodziejskich, starożytnych amuletów spowolni te dziewczyny? Fuj. Przyda mi się może coś większego. Okej. Dobra, ona w tym momencie była w stanie wyłączyć cały prąd w Bujorku. Oj, wspomina się Woodstock w tym momencie, naprawdę. Nie, no dosłownie cały prąd wyłączyła. Tylko nie to. No, to jest naprawdę powalone, co była w stanie coś takiego zrobić, ale te klejnoty są potężne. Oni powinni je trzymać... bardziej ukryte. No, ale nie trzymali, no i tak to się skoczyło. No, dajcie spokój. Dlaczego tak bezczynnie stoicie? Lepiej wróćmy do obiecywania.
Ma rację. Jedyne światło, jakiego potrzebujemy, to magiczny blask wielkiej komety. Wróćmy do ceremonii. Nie, nie wierzę w to, naprawdę. Ona była w stanie cały prąd wyłączyć w bojorku. No wy nawet nie macie jak docenić, bo tak szybka stoliznie, co się nie rusza z miejsca. Ale musimy spróbować. Wiem, jak przedrzeć się przez miasto. Musimy podróżować jak mumie. Jo, jak trzeba, to trzeba. Jestem mumią. Będę podróżować takami. Jaka to cyni teraz? Ruszamy się! W mgnieniu oka dobiegniemy do muzeum! Tak! Teraz już nic nas nie powstrzyma! Ej, zazdroszczę im. Ja bym chciała mieć taką zdolność biegania w skinkach i na spilkach, gdy już no, wcale nie będę dziewczyną. Nie no, ktoś by powiedział, to jest nierealistyczne, ale biorąc pod uwagę to, że to są potwory, no to w ich przypadku to ma mieć sens. Po prostu mogą mieć taką zdolność, że mogą sobie biegać w jakich butach chcą i się nie męczyć. Musimy coś zrobić. Ale co? Możemy nie znamy się na robotę. Ale znamy kogoś, kto się zna. No, znowu cię przejął androidka. A musimy uratować Cleo! I jeszcze nasza koleżanka robot L się zawiesza! Byłabyś w stanie nam jakoś pomóc? Muzyka! O, dzięki za pomoc! Julia zaraz wszystko naprawi! Świat nie ulegnie zniszczeniu! Tym razem, na razie! Czy ona powiedziała? Chodźmy! O, no nie znamy sobie sprawy jeszcze z tego, że tam jakaś gwałtowna właśnie kometa zmierza w ich stronę. A znowu myślałem, że kometa rozświetli tylko gwiazdę, ale nie znamy sobie sprawy z tego, że może dojść do zagłady. Z komety wydobywa się muzyka? W ogóle to taka ciekawostka, że Monster High Bujork York prawdopodobnie dzieje się w tym samym czasie, co Everaptej High Smotek Zyska. Czyli teraz, gdy dzieje się Monster High Bujork, to w tym samym czasie Everaptej High Smotek Zyska, Apple leze otruta i... Nie no, właściwie nie, w sumie to jest, skoro to jest końcówka odcinka, to pewnie w tym samym... Nie no, w tym czasie jest już właściwie finalna walka ze złą krową. W tym samym czasie. Jak tutaj tak teraz dziewczyny biegają po dachach i próbują ratować Cleo, no to w tym samym czasie Raven oraz Apple walczą z złą krową. Obecności komety rozpoczniemy ceremonię obietnicy, na którą czekaliśmy od wieków. Bardzo elektryczne motofraki się wstają. Złączymy tych dwoje nierozerwalną obietnicą. Secie, czy obiecujesz, że na zawsze zwiążesz się z Cleo Denial? To jest naprawdę chore. A ty, Cleo, czy obiecujesz, że na zawsze zwiążesz się z Setem Ptolemeuszem? Tak. Cleo, nie! To ma znaczyć! Cleo, nie rób tego! Nie!
Nie będzie żadnej obietnicy. Kryształowa kometo, natychmiast wróć głosem! A ty się raz nie odzywę, bo ty zupełnie nic nie zrobiłeś. Za dużo spraw chce nam wejść na łeb naraz. Trzeba więc wstać i ruszyć do tańca. Mam w umyśle plany wielkie jak nikt. Pragnę poczuć ten bujorkowy styl i szyk. Tak to się robi! Mogłeś mieć wszystko. Mogłeś stworzyć silną dynastię, a zamiast tego chcesz w taki sposób wykorzystać swój głos? Tak, w taki sposób chcę, bo to jest jego życie, jego sprawa, jego marzenia. To nie ma sprawa się w to wtrącać i dyktować mu, jak powinien żyć. O, daje mi szczęście, matko. Oto kim naprawdę jestem. Muszę powiedzieć, że nawet odświeżam sobie ten odcinek, to skąd mi się zrobiła tego faraona? Serio. Okej, przynajmniej ona zrozumiała, że była wobec niego nie fair. Wróciłeś do mnie! Nie chciałem cię stracić. Przepraszam za to, co wcześniej powiedział. Już powiedz jej... Zanefera ci powiedziała, że masz z nią zerwać. Kleo, chcę dla ciebie jak najlepiej. I bałem się, że... To ty jesteś najlepszy. Przepraszam za tę złotą pseudobródkę. Nie chciałem... Zapomnij o tym. Taki bardziej mi się podobasz. Przepraszam. Nie! Przestańcie! Natychmiast skończcie tę farsę! Nie tak miał się potoczyć ten wieczór! To był mój wieczór! Co będzie... Nefereus, nikt ciebie nie będzie słuchał. Z moją władzą! Co będzie z moją dynastią? Ten wieczór to najgorsza rzecz, jaka mogła mi się kiedykolwiek przydarzyć! No, nigdy nie mógł za coś się złego, najgorszego przydarzyło, bo może być gorzej. No, eksplozja. Gdyby ten miniotar rosł i ten nauczyciel zdał sobie sprawę z tego, o co chodzi? No, prosto w Neferę poleci. Okej, czyli no, ta astronautka była jakoś uspiona w tej komecie, trzeba ją było obudzić, no bo gdyby do tego nie doszło, to ta kometa faktycznie by się rozbiła w bujorku, no i całe miasto by wybuchło. Z tą postacią jest pewien easter egg z tą postacią. Słyszeliście, to sygnał alarmowy. Uratowaliście mnie. To zabawne, ale w pewnym sensie to ty nas uratowałaś, astronowo. Każdy z nas czegoś szukał w bujorku. I gdyby twoja kometa nas tu nie ściągnęła, i gdybyśmy cię nie usłyszeli, nie udałoby nam się tego znaleźć. Znalazłam głos, który tkwił głęboko we mnie. A ja znalazłam swój głos, śpiewając przed publicznością na Broadwayu. Ja znalazłam nowe, wspaniałe przyjaciółki. A my odnaleźliśmy się... Skąd to małżeństwo nie pojawi się w kolejnym odcinku? Chciałabym też jej więcej. Ciebie na nowo! Znów jesteśmy Cleo i Dius! I nic tego nie zmieni. Już tylko są explaining to do. Naprawdę, on powinien powiedzieć Cleo, że to Neferak, a za mu
z nią zerwać. Chuja, Astranowo, za to, że pomogłaś każdemu znaleźć swoją szczęśliwą gwiazdę. Już wiem. Z wyjątkiem Nefery. Czego mi brakowało? Nie, mimo tego zróbmy na ferę, to nawet cię zawsze ich szczęście. Czyżbyście coś świętowali? Cóż, jest północ. Jestem w Bujorku z moim diosem i przyjaciółkami. Na samym środku Times Square, więc nie ma innej opcji niż świętowanie. Uwielbiam świętować. Jest, to będzie jedna piosenka. Każdy z nas się cieszy z tego, kim jest. Naszych wad nie wstydzimy się. Tutaj nikt nie jest doskonały, lecz to nieważne wcale. To nasz moment, to nasz czas. Albo nie, a nie chcę podgwiazd. Gdy oczy umieścisz swe i spojrzysz wysoko hen, dostrzeżesz tam właśnie mnie i mrok rozjaśni me Jedno mnie zastanawia, co to jest ta prawdziwa piosenka, bo mi się, kurde, rytm mi się kojarzy. Kojarzy mi się ten rytm z jakąś piosenką. Tylko co sobie teraz nie wspomnę z jaką, ale serio, mam takie wrażenie, że ta piosenka chyba też jest prawdziwą piosenką. Teraz ono oczywiście trochę są inne słowa. Żeby, no wiadomo, były bardziej powiązane z tym odcinkiem niż ogólnie z tą bajką, ale wydaje mi się, że gdzieś chyba istnieje właśnie piosenka w tym samym rytmie. O mniej więcej na samej tematyce również. Ale ogólnie fajna piosenka, taka wholesome mega, bardzo mi się podoba. No i to właściwie jest koniec, no taki wholesome zakłacenie. Ogólnie spoko, I like it, naprawdę. Za chwilę też zrobię moje podsumowanie odnośnie tego, co sądzę o tym odcinku. Teraz będzie ten easter egg, o którym mówiłam. Okej,
astronowa chodzi do strażcy. Skoro że nie ma mało siedzieć i resztę. Żeby już wiedzieć, z kim ona rozmawia. Wszystkie licea, które miały istnieć tylko w bajkach, są prawdziwe. No to jest chyba można domyśleć, z kim ona rozmawia. To jest oficjalne potwierdzenie tego, że Monstryka i Evrapkai to jest jeden uniwersum. A więc to prawda. Raven. Dobra, zobaczysz Raven. Przynajmniej na chwilę. Dobra, no to jest koniec Monster High Bujorku. Efar, to jest fajny odcinek, bardzo fajny, przede wszystkim ten finalny easter egg z Raven właśnie i z Apple, który właściwie potwierdza nam to, że faktycznie Monster High oraz Everett High to jest jedno uniwersum, tyle że w innych światach i naprawdę fajne są te nawiązania, bardzo mi się podobają. No i myślę, że chyba faktycznie Monster High Bujork musiał się dziać w tym samym czasie, co Evra The High Smoke Exyska i teraz już astronowa rozmawiała z Raven i Apple po pokonaniu złej krowej i już wtedy, gdy faktycznie Raven się pogodziła z Apple, no i gdy zaczęły się na nowo przyjaźnić, to myślę, że tak właśnie było, że tak faktycznie mogło być. A z kolei ostatni odcinek z Monster High, kto wie, może się dzieje właśnie w tym samym czasie, co Evra The High Zima w tych baśni. To ciekawe. Tak myślę, że może być nawet. Wiadomo, to nie jest teoria, która jest jakkolwiek potwierdzona, ale to jest ciekawa kwestia, nad którą można by się było zastanowić. Ale dobra, fajny odcinek. Odcinek, który w 50% był taki wholesome i w tych drugich 50% był taki jakby nie badać poważny, ponieważ przede wszystkim to jest istotne, to, że w tym odcinku było prawdziwe, realne zagrożenie. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, Ramzes oraz Nefera to są prawdziwi złoczyńcy, którzy normalnie mogą istnieć w prawdziwym życiu. A to oznacza, że no tutaj twórcy faktycznie poruszyli poważną tematykę, ponieważ takie osoby jak Ramzes oraz Nefera istnieją w prawdziwym życiu. Osoby, które są zdolne władzy i żeby tą władzę osiągnąć, no to będą na przykład wrabiać swoje rodzeństwo albo swoje dzieci w małżeństwo z kimś, z kim oni nie chcą być. No i właśnie taki temat został poruszony w tym odcinku. I uważam, że twórcy naprawdę dobrze poruszyli ten temat, jak na bajkę. Za to muszę im oddać szacunek. I również, no poruszyli tutaj faktycznie prawdziwy problem. I dlatego ten odcinek jest taki w sumie jakby nie patrzeć nawet realistyczny, tak w sumie najbardziej realistyczny odcinek z Monster High, ponieważ faktycznie porusza taki prawdziwy problem, a Ramzes i Nefera to są złoczyńcy, którzy spokojnie istnieją również w prawdziwym życiu. No jest sporo takich Ramzes i sporo takich Nefer również. Którzy dla władzy zrobią absolutnie wszystko. No i teraz tak, mówiłem o tym, że Nefera mi się o wiele bardziej podoba niż Ramzes jako złoczyńca, ponieważ Nefera, ona faktycznie odwalała sporo, ona faktycznie sporo robiła i ona faktycznie była inteligentna również. To jej muszę oddać, że ona faktycznie była inteligentna, potrafiła myśleć też. I zrobiła o wiele więcej niż Ramzes. Właściwie to Ramzes nic nie zrobił. On tam tylko i wyłącznie sobie siedział i nic nie robił. A Nefera odwalała całą robotę i dlatego uważam, że Nefera jest lepsza od Ramzesa, bo również też Nefera sprawiała takie wrażenie złoczyńcy. Takie lepsze wrażenie złoczyńcy niż Ramzes. Ramzes to z kolei taki pajac w sumie jest, który okej, okay, no gada sporo, ale właściwie to on tylko potrafi gadać, a poza tym to nic nie zrobi, więc o wiele bardziej wolę Neferę, bo ona o wiele lepiej wypadła w roli złoczyńcy. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Postacie. To jest były fajne postacie w tym odcinku. Mausidis oraz Luna są mega fajne. I to jest to, co mi się podoba w tym odcinku, to jak ten odcinek przedstawia nam
dziewczyny, które chcą zostać sławne, które chcą zostać piosenkarkami. W żadnym stopniu ten odcinek nie przedstawia nam tych dziewczyn negatywnie. No chyba z Elito Stolarej, ale w sumie Stolarej to nie jest znowu jest taka dziewczęca. Luna jest o wiele bardziej dziewczęca niż Stolarej. I Luna faktycznie została przedstawiona mega pozytywnie, jako taka fajna, urocza dziewczyna. I to jest też coś, co mi się podoba, że twórcy obalają stereotypy. Jakoby piosenkarki miałyby być takie chamskie i tylko i wyłącznie skupione na sobie. I jakoby te dziewczyny z bogatych rodzin, każda z nich miałaby być zła. No okej, Nefera jest zła, ale Mausilis nie jest zła. Mausilis również pochodzi z bogatej rodziny i w sumie... Ja sobie muszę sprawdzić informacje na temat Mausilis, bo gdzieś podstałam, że ona jest księżniczką Bujorku, ale... Skoro Faraon jest nazywany księciem, no to chyba tak Mausilis nie jest księżniczką, a... Więc jakieś racje ja tak zacząłem myśleć. Ja sobie muszę sprawdzić informacje na jej temat. Dobra, Mausilis King. Co jest napisane na jej temat w wiki? Okej, chwila. Zobaczmy. Mausilis King, córka króla surów. Okej, no czyli ona jest księżniczką w takim razie. Tak? Ona jest księżniczką, skoro jest córką króla. Tylko może ona jest księżniczką, ale nie jest księżniczką Bujorku. Tylko ona żyje w Bujorku. No bo czemu w takim razie faraon był nazywany księciem Bujorku? Ma 15 lat. Okej, dobra. Czy ona faktycznie jest nastolatką, skoro ma tylko 15 lat? No to widzicie, Claudine, która ma 1600 lat, Dracula, która też no, ma 1600 lat, Claude, która ma chyba nawet 3000 lat, a teraz z kolei mamy taką Mościdy, która ma 15 lat. No to widzicie, takie prawdziwe nastolatki również istnieją też w tej bajce. Dobra, zadebiutowała w filmie Bujor Bujor, gdzie scena pochodzi z Upper Best Side, nie toleruje laktozy, przez co jest bardzo wrażliwa na to, co je. Aha, czyli za po prostu... nie no, tutaj ma problem z jakimiś jedzeniami, tyle. Mausilis pochodzi z rodziny królewskiej. Jednakże jej ojciec nie posiada w Bujorku dobrej staroci, mimo że jest najbardziej wpływowym surem w mieście. Niemniej jednak dziewczyna posiada dzięki niemu wiele przydatnych znajomości, kocha również taniec. Okej, czyli... pochodzi z rodziny królewskiej. Ale najwyraźniej oni chyba nie rządzą w Bujorku, ale mają jedynie wpływy w tym mieście. Takie ogromne wpływy. No ale księżniczką bądź co bądź ona jest faktycznie. No i też ona jest córem oczywiście, tylko wiadomo, no. Jest córem w ludzkiej postaci. Dobra, tak mi się przesłałem filmy, które dla was dzisiaj wrzucę. Jest dobra, co się nie mylę, faktycznie jest księżniczką, tylko najwyraźniej nie jest ona księżniczką Bujorku, ale jest ona bardzo wpływowa w Bujorku. Ma ona sporo znajomości w tym mieście. Okej, no to my co w miarę to zrozumiałam. No i co mi widzicie? Mausilis, mimo tego, że jest księżniczką, jest z bogatej rodziny, no to jest przedstawiona jako taka faktycznie fajna dziewczyna. I to jest też coś, co mi się podoba. Że twórcy Monster High nie sezną za każdym razem durnych stereotypów na temat bogatych dziewczyn. Każda z nich jest zła, okej, Nefera jest zła, ale Mausilis nie jest zła. Mausilis jest dobra. A nie jak w Lucky Strange, gdzie oczywiście każda osoba, która pochodzi z bogatej rodziny, była przedstawiona negatywnie. No jedynie Rachel w Before the Storm, okej, była przedstawiona pozytywnie, no ale później wiadomo, no, w Love is Strange, jak była przedstawiona Rachel? No jednak trochę negatywnie, biorąc pod uwagę to, że miała ten romans z Frankiem i nie powiedziała o tym Chloe. Więc po raz kolejny, wychodzi na jaw to, że twórcy z Monster High mają o wiele więcej zasług wobec dziewczyn. Faktycznie szanują dziewczyny, a nie jak twórcy Love is Strange, którzy najchętniej chcieliby, żeby każda dziewczyna, każda nastolatka i każda dziewczyna w młodym wieku to była kujonka, saramyska i chłopcyca. Jak Steph między innymi, albo żeby była starą myską i kujonką jak Max. I o co to świadczy? No to świadczy o tym, że Monster High jest lepsze od Love is Strange i to pod wieloma względami. Niestety, za każdym razem durnych stereotypów, bo okej, no ktoś by mógł powiedzieć, że Nefera podchodzi pod stereotyp takiej bogatej dziewczyny, ale przynajmniej jej postać jest sensowna, jej postać ma sens. Nie uważam, żeby Nefera była dodana na siłę do tej historii, do tej bajki. Jest to wiarygodna postać. A nie jak w przypadku Wiktorii, z której specjalnie zrobili postać negatywną, byle tylko sedzeć chorą nienawiść wobec dziewczyn tych dziewczyn. Właśnie to zrobili twórcy Love is Strange, a twórcy Monster High faktycznie kierują się różnorodnością. Różnorodnie przedstawiają te postacie i to jest coś, co również mi się naprawdę podoba w tej bajce. I również muszę powiedzieć, że relacja między Kati a tym faraonem też była spoko nawet. Nawet mi się to trochę podobało.
mają się oni faktycznie ku sobie i jest to nawet spoko ślip, spoko relacja również. Więc to również szanuję. No i piosenki były epickie, naprawdę stwierdzam, że każda piosenka w tej bajce, w tym odcinku była epicka, naprawdę. Ale najbardziej myślę, że jednak podoba mi się piosenka The Empire, śpiewana przez Neferę oraz Ramzesa, coś epickiego. No, Złotycy jak zwykle mają najlepsze piosenki. No i tak to było i tym razem. Ale naprawdę, każda z tych piosenek była epicka. Tylko ubolewam na tym, że również Franki i Dracula czegoś. Teraz biorąc pod uwagę to, jaki Dracula miała głos w tym odcinku, to może lepiej, żeby nie śpiewała, ale szkoda, że nie było takiej piosenki, której by na przykład Franki i Klonin tylko śpiewały. A tam jedynie w sumie głównie śpiewali Faraon, Kati, ta astronoma również zaśpiewała, wiadomo, ta śpiewała Nefera oraz Ramzes. No szkoda, że Franki albo Klonin nie miały swoich osobnych piosenek, ale ogólnie piosenki były mega fajne i bardzo mi się każda z tych piosenek podoba. Więc za to mogę ustanować. Jedynie taki minus dla mnie, jeśli chodzi o ten odcinek, to po pierwsze głos Draculory, nie wiem, co mu tutaj zdecydowali się na to, żeby inna aktorka podkładała pod nią głos. No może ta oryginalna aktorka Draculory zachorowała i nie mogła podkładać głosu pod Draculory na ten odcinek. No jeśli tak, to mogę to zrozumieć, ale mógł jednak znaleźć trochę lepszy głos dla Draculory na ten odcinek, to po pierwsze. A po drugie, naiwność Deusa, że Deus tak łatwo był w stanie pozwolić na Fedza sobą manipulować, i załot tak zerwał z Cleo i bardzo szybko zdecydował się to zrobić, no to mi się trochę nie podobało, bo trochę to naprawdę przedstawiło Deusa w takim bardzo negatywnym świetle, ale ogólnie odcinek jest mega fajny, bardzo mi się odcinek podoba, no i to jest naprawdę fajnie, przedstawili Nowy Jork w Monster High, to też mi się podobało. Więc to naprawdę szanuję i ogólnie odcinek jest spoko. No i następnie zostanie nam już finalny, ostatni odcinek z Monster High do skomentowania. No i to już właściwie będzie koniec Monster High. Gdy już skończę komentować Monster High, no to osobiście zrobię podsumowanie tej bajki. Jeśli osobiście o tym nie zapomnę. No ale na chwilę obecną to będzie na tyle. Bywajcie.